Proszę Państwa, Mariusz Patrowicz, znany inwestor, znany biznesmen, przez wielu określany jako król polskiej spekulacji, tutaj w mobilnym studiu Comparik 24 na konferencji Wall Street w Karpaczu. Witam Pana. Dzień dobry. Panie Mariuszu, giełda... Przytoczę tutaj cytat, zacznę tak właśnie od cytatu. Giełda jako rynek przypomina piramidę finansową, bo zyski osiągane przez posiadaczy akcji, zależą od napływu pieniędzy od wchodzących do systemu inwestorów. Taką kontrowersyjną tezę wysnuł Tan Liu w swojej książce The Ponzi Factor, The Simple Truth About Investment Profits. A czym dla Pana jest giełda? Giełda to po pierwsze możliwość zainwestowania ze swojego miejsca tam, gdzie jesteśmy. Po pierwsze taka w tej chwili jakby na odległość, inwestowanie na odległość i możliwość finansowania spółek, tak, które w tej chwili potrzebują kapitału. Oczywiście polityka ma tutaj odgrywa niesamowicie ważną rolę i wszystkie wpływy pieniędzy, bądź kontrolowane, bądź nie przez państwo, no, mogą przypominać, chociaż no, wedle prawa one oczywiście nie są jakby... czymś złym, tak? Czy powiedzmy nieprawnym. Natomiast faktycznie można by się pokusić o to, że wpływające przynajmniej pieniądze, które będą wpływały z PPK, no będą tworzyły pewnego rodzaju piramidę, tak? No ale no, nieściganą prawem. A dla Pana osobiście czym jest giełda? Bo no, nie ukrywajmy, głównie z giełdą Pan jest rozpoznawany. Coraz mniej, znaczy giełda tak, natomiast nie giełda papierów wartościowych ze względu na to, że powiedzmy otoczenie regulacyjne w Polsce jest w tej chwili takie, jakie jest, no zresztą myślę, że każdy dostrzega, jest niezwykle ciężko inwestować na polskiej giełdzie, więc zgodnie z trendem, który obserwujemy wśród Polaków, my również inwestujemy niestety coraz więcej, a wręcz praktycznie blisko 100% na innych rynkach. I to jest przykre, no ale myślę, że kiedyś regulator i otoczenie rynkowe się otrząśnie i będzie można wrócić z inwestycjami na polski rynek. Bardzo. Pan nieco wybiega w przód, natomiast ja bym chciał powrócić do przeszłości. Początek 2017 roku, wówczas Małgorzata Zalewska została odwołana z funkcji prezesa giełdy papierów wartościowych. Nastąpił okres kilkumiesięczny, okres bez królewia. Również i pan starał się o pozycję prezesa GPW. Wyszedł pan z bardzo ciekawą inicjatywą giełdowego domu maklerskiego. Jak pan w tym momencie ocenia kondycję polskiej giełdy po tych 2 latach? Znaczy kondycja, no jaki koń jest, każdy to widzi, tak? Jeżeli chodzi o, znaczy generalnie kondycja giełdy papierów wartościowych jest bardzo dobra, ale z tego względu, że jest tam handlowany gaz, prąd i nie wiem co jeszcze, czyli tak naprawdę to jest kroplówka. Natomiast ta stara giełda, stworzona w 90 roku, czy w latach 90, no ona jest marginalizowanie, w tej chwili jest naprawdę w bardzo słabej kondycji, tak? Więc spółek ubywa, inwestorów ubywa. Natomiast faktycznie zamazany jest ten obraz giełdy przez właśnie prąd, gaz i tym podobne rzeczy, które faktycznie dają duży zastrzyk i giełda może sobie pozwolić na świetne wyniki. Przez to też niestety marginalizuje, bo jeżeli ma pieniądze z innych segmentów, to jest w stanie marginalizować inwestorów indywidualnych. Znaczy to nie tyle giełda, co otoczenie rynkowe, bo trzeba powiedzieć, że giełda jest częścią ekosystemu, którego sama nie tworzy, znaczy nie jest reżyserem, tak, więc to jest i Komisja Nadzoru Finansowego, no i polityka, tak, która jest tutaj najważniejsza. Giełdowy dom maklerski, tak jak już wspomniałem, bardzo ciekawy projekt. Czy w tym momencie dostrzega Pan jeszcze jakieś inne pomysły, które mogłyby ożywić polski parkiet? Znaczy giełdowy dom maklerski to jest w ogóle coś świetnego. Znaczy giełda, gdyby była sama, gdyby myślała o swoim interesie, to powinna to zrobić, tak? No bo natychmiast ma, nie wiem, razy 3 inwestorów, tak? No ale prawdopodobnie giełda, z tego co wiemy, myśli o domach maklerskich, myśli o innych uczestnikach rynku, czyli nie myśli o swoim bycie, nie myśli o swoich akcjonariuszach, tak? By można usłyszeć z plotek. Więc giełdowy dom maklerski, oczywiście jeżeli chodzi o samą giełdę, jest bardzo potrzebny i on by natychmiast spowodował, po pierwsze, że wzrost liczby inwestorów, my szacujemy to nawet 3-krotnie, i większe zainteresowanie rynku. Tylko że giełda, mówię, jako część tego ekosystemu, no musi tak jakby, znaczy nie może stworzyć takiego giełdowego domu maklerskiego, bo inne domy maklerskie by straciły, więc to jest niedopuszczalne. Oczywiście w tej szeroko polejącej polityce.
Pomysłów jest dużo, chociażby wczorajszy pomysł, żeby dopuszczać akcje przed objęcie emisji, tak zwane warunkowe, to by, tak jak zresztą z giełdy krypto jest to ten pomysł jakby zapożyczony i to by na pewno pomogło. Również skoki, jeżeli chodzi o krok notowań, który będzie wprowadzony przez giełdę, to postulowaliśmy. Tego jest bardzo dużo, my przekazujemy to w takich cyklicznych, staramy się z zarządem rozmawiać i próbować, natomiast trzeba wiedzieć, że giełda nie jest, no tak jak powiedziałem już to wielokrotnie, sama w sobie. Musi myśleć o swoim regulatorze. A prezesem GPW nie udało się zostać, więc postanowił pan stworzyć własną giełdę, Nowa Giełda. Pomysł kontrowersyjny, wpisany co prawda na listę ostrzeżeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zamiast akcjami obraca się opcjami na akcje. Czy ten projekt miał być alternatywą dla GPW, czy taką formą sprzeciwu wobec no, bieżącej polityki giełdy? Znaczy zawsze tworząc nową giełdę powtarzaliśmy, że to nie jest po to, żeby, znaczy oczywiście po to, żeby jakby też była platforma do inwestowania, ale to była platforma, żeby pokazać błędy naszej giełdy, tak? Więc pokazać ten właśnie, tą niemoc i powiedzmy brak obniżania prowizji. Nowa giełda, przypomnę, w ogóle nie miała żadnych prowizji, tak? I do tej pory, z tego co wiem, to jest bezprowizyjne. I taki powinien być handel. W tej chwili tego oczekują klienci. Nie ma po prostu zmiłuj, tak musi być. Oczywiście startowanie na prezesa to było od początku jakby... Ja nie traktowałem tego poważnie, zresztą myślę, że ciężko by było zostać prezesem giełdy. Natomiast chodziło o zwrócenie uwagi na pewnego rodzaju tematy. A jak w tym momencie radzi sobie Nowa Giełda? Dosyć cicho jest o projekcie w mediach. Znaczy nową giełdę przejęli teraz inwestorzy z Estonii, z Emiratów Arabskich, więc jakby obserwujemy ten projekt i być może wrócimy intensywnie do niego. No, natomiast fakt rozwija się, tak? Z tego co widzę, rozwija się, przybywa inwestorów, przybywa spółek. Wszystkie spółki, bo tam trzeba powiedzieć, jest bardzo dużo spółek notowanych, które nie są nigdzie notowane, czyli chociażby GPW ze Śląska, czyli Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, ERK, no mnóstwo firm, które grupy zbrojeniowe, tak, Bumar, Huta Stalowa Wola, no tego jest kilkadziesiąt, więc z tego co wiem, to się bardzo ładnie rozwija. Elektrim chociażby, to jest jedyne miejsce, w którym można handlować Elektrimem, Hawę, Petrolinwestem, kryptowalutami, no to się wszystko toczy, bardzo ładnie się widzę rozwija. Dokładnie, również GetBack, ale i kryptowaluty tutaj. No teraz pytanie, czy Mariusz Patrowicz, czy rodzina Patrowiczów w tym momencie porzuci całkowicie handel na rynku kapitałowym, na polskim parkiecie i przerzuci się na ten parkiet kryptograficzny? To znaczy może nie porzuci. Cały czas rynek giełdy papierów wartościowych z tego chociażby miejsca, że jakby istniejemy w Polsce i chcemy tutaj być w jakiś sposób cały czas kapitałowo, to cały czas obserwujemy, to nie chodzi, że zarzuci, po prostu obserwujemy, kibicujemy w ogóle giełdzie papierów wartościowych polskiemu rynkowi finansowemu, natomiast w starciu z konkurencją on ma niewielkie szanse w tej chwili konkurowania, no, musi się to zmienić. Mówił zresztą o tym pan prezes wczoraj Marek Dietl, więc myślę, że giełda też o tym wie i też wszystko robi w tym kierunku, żeby poprawić, bo to jest też nastrój europejski, tak, to trzeba powiedzieć, że otoczenie regulacyjne to nie tylko problem Polski, no Polski w tym sensie, że tu się jakieś tam nasze wady narodowe się dołączają, natomiast to jest problem też europejski, tak? A w listopadzie zeszłego roku w wywiadzie dla Parkietu przekonywał pan, że w Polsce nic się nie zmieni. Odnosił się pan wówczas do sprawy afery podsłuchowej w KNF. Czy patrząc teraz przez pryzmat tej afery na regulatora, nie czuje się pan poszkodowany właśnie przez m.in. wpisanie nowej giełdy na listę ostrzeżeń urzędu? No oczywiście to było nieprawne i to jest w ogóle, myślę, że nawet urzędnicy KNF-u wiedzą o tym jakby, że zrobili gafę, no ale no oni postępują w myśl tej obrony tego rynku kapitałowego. Zresztą trzeba powiedzieć, że bardzo często urzędnicy KNF-u, bo to nie cały KNF, tak, to jest tam grupa 40 urzędników, która działa niestety wbrew interesom tego rynku kapitałowego, to stworzyła się taka grupa i wśród pracowników GPW, tych od 15 lat. I oni myślą, że naprawiają rynek w ogóle giełdowy, bo oni w tej swojej zaciekłości myślą, że w ogóle dobrze robią, psują ten rynek. Zresztą to pokazuje, tak? Od 5 lat jest non-stop jakby
cały czas gorsze wyniki i tym podobne, więc nic się nie zmieni. Miałem na myśli, że jeżeli podejście regulatora i w ogóle głównych decydentów rynku kapitałowego będzie takie, jak jest, to się nic nie zmieni. Właśnie dlatego to były prowokacyjne słowa po to, żeby się coś zmieniło. Bardzo bym chciał, żeby się coś zmieniło. To dlatego padły te słowa. A czy coś konkretnego miałoby się zmienić? Czy wymienić powinniśmy ludzi, czy może przepisy? Problem jest w ludziach, tak? Ja to widzę na przykładzie Estonii, w której większość naszych spółek w tej chwili jakby egzystuje w tym samym otoczeniu rynkowym. Czyli też mamy tą samą Unię Europejską, też mamy tą samą Komisję Europejską i tam podejście na przykład regulatora, czy w ogóle ja w gabinecie premiera nie miałem problemu z umówieniem się z premierem w przeciągu jednego dnia, tak? Czy w KNF-ie estońskim tam można praktycznie z dnia na dzień wejść, rozwiązać problem. Natomiast u nas podejście jest kar w celu edukacji. No nie, najpierw właśnie KNF estoński mówi, zrób to tak, zrób to lepiej, tutaj robisz źle. Tego u nas nie ma, tego brakuje, więc problem też niestety jest w ludziach. Ja to mówię w zderzeniu obserwacji kilku krajów europejskich, że przy tych przepisach już ludzie mogą dużo zrobić. Natomiast przepisy europejskie też są takie trochę ociężałe, tak? No, to też, ale widzę, że na przykładzie, generalnie polscy urzędnicy powinni uczyć się od estońskich urzędników. To jest wzór do naśladowania. Wspaniały. Chciałbym jeszcze powrócić na chwilę do wątku kryptowalut, ponieważ wydaje się, że pana początków z tym rynkiem nie można zaliczyć do udanych. Spółka Platynowe Inwestycje we wrześniu 2018 roku poinformowała o zmianie strategii rozwoju, rozpoczęła wówczas handel kryptowalutami, zakupiono pierwsze bitcoiny. W lutym pojawił się komunikat o ich sprzedaży. No i cóż, wrzesień 2018, cena bitcoina w złotówkach to około 25 tysięcy, luty 2019 to już około 15 tysięcy i wówczas odnotowaliśmy tegoroczne low. W tym momencie co prawda bitcoin kosztuje 33 tysiące, natomiast czy nie czuje się pan nieco wyrolowany przez ten rynek? To znaczy platynowe inwestycje to miały tam jakieś śladowe, nie wiem, tam gdzieś 100 bitcoinów, tak? Więc w racji naszego całego posiadania bitcoinów tysięcy, tak? Nie chcę tutaj zdradzać jakby do końca przez różne spółki, to jest w ogóle jakaś tam marginalna, tak? Zresztą zarobiły na tym, tak? De facto zarobiły. Ja wiem, że to była głośna sprawa, że one straciły, tak? Ale de facto już nie ma artykułów, które mówią o tym, że one zarobiły, tak? Więc kiedy była strata, bitcoin oczywiście podlega różnego rodzaju, tak jak inne kryptowaluty, zwrotą akcji, tak? Czyli spada, rośnie, tak? Ale generalnie moja sytuacja, ocena tej sytuacji dalej jest taka sama, że Bitcoin będzie w granicach na pewno, nie wiem, czy 100 tysięcy, czy 50, bo to jest jedyna waluta, która przywróciła ludziom godność, tak? Tego się nie da zabrać, zawiesić, nie wiem, pokazuje, gdzie właśnie rynek powinien się znajdować. 100 tysięcy złotych, czy? 100 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów, ja mówię o dolarach, tam jest głównym czynnikiem. Znaczy myślę, że to jest z zasięgu, tak? Ja dalej to twierdzę i wierzę w to, że to już niedługo nastąpi. Oczywiście było te 20 kilka tysięcy dolarów, tak? Bo Bitcoin podzielił się tam na Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond i licząc to nawet było 24 tysiące, czy to był szczyt. Natomiast myślę, że przebicie tego, nie wiem, czy to będzie w tym roku raczej nie, ale w najbliższych kilku latach powinno tak być. Ja wierzę. Dla mnie w ogóle walutą taką narodową jest Bitcoin, tak? Może inaczej, kryptowaluty, bo Bitcoin to mówię dla amatorów, natomiast kryptowaluty, bo Ripple jest tą taką fajną walutą, która jest deinflacyjna. I dla mnie, tak jak dla kogoś złotówka, tak? Czy dla Europejczyków euro, to dla mnie walutą moją jest Bitcoin, tak? Czy Ripple. Więc na to stawiam. No właśnie, czy tylko i wyłącznie Bitcoin? No usłyszeliśmy o Ripple, a inne altcoiny? Nie. Bitcoin Gold oczywiście, Bitcoin Cash, tak, BSV w tej chwili, bo to się podzieliło, czyli odmiany Bitcoin Diamond. Natomiast głównie Bitcoin z tymi odmianami i powiedzmy Ripple, to są głównie. Reszta z pewnych względów, Ethereum nie chcę tłumaczyć, ale tam można dodrukować, Litecoin nie spełnia oczekiwań, więc to. Ja mówię oczywiście o tych płynnych, bo kryptowalut jest 300 tysięcy, więc ja tamtych w ogóle nie poruszam. Ja mówię o kilku tych najbardziej płynnych, to faktycznie te, które wymieniłem.
Dokładnie. Kryptowalut jest mnóstwo. Każdy de facto taką kryptowalutę, własny token może stworzyć. Czy w tą branżę kryptowalut, tą branżą kryptowalut zainteresował się pan z punktu widzenia inwestora, z punktu widzenia spekulacyjnego, czy może tutaj bardziej z poziomu ideałów? Ideałów nie, to znaczy to był przypadek, tak? Zainteresowaliśmy się pożyczkami pod pożyczkami pod Bitcoina, tak? Tego nikt nie robił, bo no, był to problem dosyć duży. Ci, co mieli Bitcoina i wierzyli w zwyżkę wartości, mieli problem z realizowaniem swoich marzeń. Bardzo często żony, czy partnerzy, czy tam otoczenie rynkowe mówi, a co ty masz? Ty masz jakieś wirtualne rzeczy, które w ogóle... Pokaż dom, pokaż Ferrari, pokaż to. No i wierząc to, że ten Bitcoin urośnie, nie mogli go sprzedawać. 3 lata temu byliśmy jedną z nielicznych firm, która pożyczała pod Bitcoina. W tej chwili tych firm jest faktycznie więcej. I oni mogli później pokazać właśnie żonom, partnerkom, otoczeniu, że proszę bardzo, my dostaliśmy pożyczkę, wierzymy w Bitcoina, więc go nie sprzedaliśmy, ale dysponujemy teraz domem, właśnie Ferrari i innymi dobrami, którymi mogli się pochwalić. No i teraz oni są zwycięzcy, tak? Bo Bitcoin, jak my się zainteresowaliśmy, był w granicach 1800 dolarów. Nawet w tej chwili jest w granicach 8 tysięcy, tak? Więc ja mówię o dolarach oczywiście. Więc generalnie wygrali, mieli rację, bo zapłacili tylko załóżmy około 10% rocznie, czy tam 12%, a są dużo, dużo razy do przodu, tak? Powiedzmy około 5, tak? $1800 to cena bardzo, bardzo niska za Bitcoina. W którym roku kupił pan swoje pierwsze Bitcoiny? W 2016. W 2016 się rozpoczęła nasza przygoda z Bitcoinem, tylko to była taka, no, takie poznawanie się, tak? Więc ja byłem bardzo sceptyczny w ogóle do kryptowalut. Im bardziej poznawałem, tym bardziej je rozumiałem i tym bardziej mogłem stwierdzić, że to jest waluta przyszłości, tak? Ja to w tej chwili wiem, tak? Inni, jak się dowiedzą później, tym lepiej, tak? Bo tym taniej by go można będzie nabyć i... Oczywiście trwa nagonka banków centralnych, komisji nadzoru i innych europejskich regulatorów, którzy widzą w tym konkurencję, tak? Oni mówią, to jest legalne, ale nie handluj tym, to jest złe, to jest coś tam, które nie pasuje. Nie umieją z tym walczyć, bo z tym się walczyć po prostu nie da, to jest lepsze. Więc ciężko jest walczyć z taką pewnego rodzaju inwestycją albo walutą, tak jak podstawową walutą, tak jak dla mnie. Kończąc już powoli wątek kryptowalut, 2016 rok, natomiast 2017 to już prawdziwa pogoń byków i tutaj naprawdę mocne wzrosty. No ale jak pan się czuł w trakcie tych spadków przez większość 2018 roku? Niestety musieliśmy sobie radzić z bardzo dynamiczną bessą na Bitcoinie, również też na innych kryptowalutach. To znaczy, tak jak mówię, jeżeli dla mnie Bitcoin jest podstawową walutą, to mnie nie obchodzi, jak zachowuje się względem złotówki czy euro. To powiedzmy, ja tutaj nie mam spadków, to bardziej spadki były złotówki, kiedy on rósł i odwrotnie, tak? Więc no to tak jak w Brazylii mają reala, tak? Czy tam, no i nie interesują się na przykład polską złotówką, tak? Do końca, tak? Czy tam chińskim yuanem, tak? Oni zarabiają w realu. W realu pewno biorą zobowiązania, w realu płacą w sklepach, więc jest tutaj jakby postawienie na Bitcoina powoduje, że nie obchodzą nas te resztę tak zwane fiaty, tak? Bo to są tak zwane fiaty, no i zachowanie tych walut no kompletnie później nas nie obchodzi, bo jak żyjemy w Bitcoinie, żyjemy w swoim świecie bitcoinowym, czy tam kryptowalutowym, bo jeszcze raz mówię, to tak naprawdę zachowanie fiatów nieszczególnie nas interesuje, tak? Stawiamy na to i to jest dla nas najważniejsze. I to, czy no fluktuuje, tak? Bo rynek musi się ustabilizować. Zanim się ustabilizuje, przypomnę, że tam są naprawdę na giełdach bardzo duże obroty, wielomiliardowe, tak? W dziesiątkach tysięcy bitcoinów dziennie, więc no, oprócz BitMEXa, który tam powiedzmy ma kontrakty, no to tam jest w ogóle miliony dolarów co sekunda, dziesiątki milionów dolarów, więc to powoduje, że to jest rynek niezwykle płynny, niezwykle ciekawy i perspektywiczny. Tak go oceniamy, zobaczymy jak będzie, ale tak go oceniamy. Chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do naszego rodzimego rynku kapitałowego. Atlantis, Fon, Investment Friends Capital, Investment Friends i Resbud. 5 spółek, które łączy jedno. W każdej z nich znaczącym udziałem może pochwalić się Patro Invest. Spółka zarejestrowana w Estonii.
należąca no, również i do pana. Kiedy możemy spodziewać się raportów finansowych z tych spółek? Pytam jako przedstawiciel akcjonariuszy. Raportów możemy się spodziewać niebawem, ze względu na to, że pewno władze spółek uległy tak jakby szantażowi GPW, który nie zrozumiał, nie chciał zrozumieć tego, że prawo estońskie, bo przedstawiliśmy jedynego właściwego organu, który jest właściwy, czyli Ministerstwa Finansów, opinię, że mogliśmy przedłużyć rok i to było zgodne z prawem. No, giełda tego nie przyjęła, ponieważ do nich należy ostatnie zdanie, więc nawet na białą kartkę mogą powiedzieć, że ona jest czarna i my musimy się z tym niestety na końcu zgodzić, co nam pozostaje, więc prawdopodobnie z przykrością to stwierdzamy, ale będziemy musieli pewno ulec i z tego co wiem zarządy spółek w pewnym czasie opublikują te raporty. Bo chcieliśmy pójść metodą przedłużenia ze względów takich, że biegli rewidenci na początku roku czy załóżmy w marcu mają bardzo dużo pracy, więc ciężko jest z tymi raportami. Chcieliśmy to przenieść na spokojniejszy okres, czyli sierpnia czy września, kiedy mają mniej pracy. I to tylko z tego wynikało, tak? No ale w związku z tym, że giełda to nie zaakceptowała tego, może już tak łagodnie powiedzmy, musimy się zgodzić, tak, jakby i przywrócić, muszą akcjonariusze mieć możliwość jakby handlowania tymi walorami i to się stanie chyba w najbliższym czasie, czyli w czerwcu, z tego co wiem, to w czerwcu będą opublikowane i to powróci do normy. No szkoda, to pokazuje też właśnie tą zawiść tego rynku, tak, tych pracowników, którzy albo nie rozumieją, albo nie chcą, albo działają ze złej woli, no tego już nie chcę tam, powiedzmy, jakoś dalej wybiegać, ale no to jest straszne. Nieraz jak się rozmawia z tymi pracownikami, to jest beton od 15 lat, który jakby, znaczy w mojej ocenie to musi się zmienić albo zmienić swoje podejście, żeby było lepiej po prostu. No a jak pan widzi przyszłość swoich spółek, spółek, w które pan zainwestował, w spółek, które udziały, akcje pan posiada właśnie na rynku GPW? Znaczy na pewno z tego co wiem będziemy starali się przeprowadzać dual listing. Czy to będzie Nasdaq, powiedzmy części spółek, bo przypomnę, że spółki obecne na rynku regulowanym mają uproszczone procedury do wejścia na pewne oczywiście te nie powiedzmy najważniejsze rynki Nasdaqu, tylko te pinkowe, czy tam powiedzmy trochę lepsze. I to samo jest, ewentualnie rozważamy też rynek niemiecki lub hiszpański. Więc pewnego dual listingu. I co, no tutaj jakby czekamy, tak jak wszyscy pewno, na PPK, czyli tak jak pan wspomniał na początku, na tą pewnego rodzaju piramidę, która ma wynieść, tak? Więc oczywiście PPK będzie na początku inwestowało spółki z WIG-u 20, ale to się powolutku rozleje. Z tego co wiem, wszyscy na to czekają i liczymy, że giełda być może dzięki temu, dzięki tej sztucznej kroplówce ożywi się i inwestorzy będą mieli powody do zadowolenia, również naszych spółek. Oby tak było. No właśnie, poruszyliśmy temat WIG-u 20. Czy inwestuje pan teraz już, czy inwestuje pan aktywnie w tym momencie? Jeżeli tak, to w jakie właśnie spółki? Czy większe z tego benchmarkowego indeksu? Czy może tutaj New Connect? Znaczy nie, New Connect w tej chwili akurat to już od paru lat jakby nie. Natomiast jeżeli chodzi o spółki, to zdarza nam się z WIG-u 20 bardzo rzadko, natomiast z MWIG-u, ze ZWIG-u to dosyć nieraz ciekawe są propozycje i wtedy inwestujemy. No teraz uważamy na przykład spółkę Borysze, w którą zainwestowaliśmy no naprawdę jakby duże środki, za perspektywiczną. Liczymy, że po wejściu PPK to powinno być, no i powiedzmy takie podobne spółki, też wszystkich nie chcę, bo jesteśmy w trakcie jakby części zakupu, więc jakby nie chcę tutaj jakby zdradzać, ale trafiają się perełki naprawdę fajne na rynku GPW i oczywiście dalej inwestować można. I mimo krytycznej oceny tego rynku należy wiedzieć o tym, że rynek GPW jest cały czas dobrym rynkiem do inwestowania, tak, więc inwestujmy, jeżeli znajdziemy, powiedzmy, dobre okazje inwestycyjne, czemu nie? Pomimo tych spadków, pomimo tej dywergencji pomiędzy zachodnimi parkietami a polskim parkietem?
To znaczy trzeba wybierać spółki, w której, bo niestety ta płynność spada, więc na dobrych spółkach nie potrzeba płynności, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto powiedzmy te akcje od nas nabędzie, tak? Więc no tutaj szczególnie istotne jest patrzenie na poszczególną spółkę. Tu się nie da inwestować, nie wiem, tak jak fundusze, że wszystkie spółki z WIG-u 20, bo one muszą, powiedzmy, bo klienci na nich to jakby wymuszają. Natomiast tutaj trzeba wybierać perełki, konkretne spółeczki i naprawdę tego jest dużo. Ostatnio robiliśmy podsumowanie, to kilkanaście się zebrało spółek, które można spokojnie inwestować. Ja wiem, że coraz mniej ma pan wspólnego z nową giełdą. Doskonale pamiętam, gdy nowa giełda powstawała. Tam instrumenty można było policzyć na palcach jednej ręki. W tym momencie tych instrumentów jest kilkadziesiąt, tak jak już tutaj powiedzieliśmy. Być może już ostatnie pytanie w trakcie naszej rozmowy. Czego dalej możemy oczekiwać od nowej giełdy? Czy jeszcze usłyszymy o nowej giełdzie? To znaczy nowa giełda uzyskała koncesję w Estonii, tak, na handel kryptowalutami i z tego co wiem, to rozwija jakby działalność, tak, to ona jest oczywiście w tej chwili przez Wavesa notowana, więc jakby to już jakby nie przez nas, natomiast ona cały czas wspierana i całkiem możliwe, że ten brand kiedyś bardzo mocno zaistnieje, tak, już takiej nowej realnej konkurencji, tak, więc przy otoczeniu nowym rynkowym. Także nowa giełda cały czas jest podmiotem, który jest obserwowany w ogóle przez regulatorów i rozwiązania, widzę, też są nieraz dyskutowane, co prawda może mniej oficjalnie, ale są. No i o to chodzi, żeby ten rynek w końcu, niezależnie z jakich przyczyn, również być może nowej giełdy, zyskał nowy blask i chociażby obniżenie prowizji, tak, o które walczymy chyba od 7 lat, tak. A domy maklerskie, jak powiedzmy opaśli członkowie tej rynku, muszą zarabiać, tak. No takie jest zdanie. No to na inwestorach, najpierw inwestor, później domy maklerskie, tak. No co nas obchodzą domy maklerskie? Niech podejmują takie działania zgodne z rynkiem. Niech nie zatapiają przy okazji właśnie, żeby mieć dobre wyniki. Niech nie niszczą tego rynku, więc te niskie prowizje chociażby, takie na przykład, bo przypomnę, że giełda ma bardzo niskie prowizje, natomiast te narzuty domów maklerskich są bardzo duże, więc jest to nie problem w giełdzie, tylko problem w domach maklerskich. No i również innych dużo jakby przyczyn, które to powoduje. Znajdujemy się na konferencji Wall Street 23, tutaj w Hotelu Gołębiewskim w Karpaczu. Na konferencji obecny jest również prezes GPW, Marek Dietl. I teraz pytanie. Z całą pewnością kilka okazji już do rozmowy z panem Dietlem było, rozmów w kuluarach. Czy ta okazja została przez pana wykorzystana? No tak, oczywiście. No, staram się rozmawiać z człowiekiem, który jakby jest współdecydentem tego rynku kapitałowego i staram się przekonywać, powiedzmy, z każdym w ogóle, powiedzmy, czy pracownikiem, czy powiedzmy urzędnikiem, czy z KNF-u, czy z GPW, staramy się przekonywać do naszych pomysłów, mówiąc o tym, że to jest fajne i otrzymujemy oczywiście informacje, że są to fajne rozwiązania, natomiast albo z różnych innych względów lub ze względów, powiedzmy, obawy właśnie o cały rynek finansowy, one nie są cały czas wprowadzane, więc, no ale dużo takich słów mądrych wczoraj nawet na wykładzie padło, więc liczę, że te publiczne słowa pana prezesa i zarządu w ogóle, bo tam było nie tylko pan prezes, ale również dwóch członków zarządu, one będą wdrażane i to się stanie ku rozkwitowi naszego rynku. Panie Mariuszu, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas tutaj dla nas, dla Comparik 24 TV. Moim i Państwa gościem był znany polski inwestor, przez niektórych nazywany królem polskiej spekulacji, Mariusz Patrowicz. Tutaj jeszcze na konferencji kilku ciekawych gości się pojawiło, więc z całą pewnością warto oglądać nadal Comparik 24 TV. Tych informacji już jeszcze nie zabraknie.